Patronują Xavier, Legion, Soban oraz Szyfel, a Xavier jest wyróżniony, ponieważ jest hetmanem K60. Dziękujemy serdecznie, kochani. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Seal, a to oczywiście Polskie RPGowanie TV i jak zawsze wracamy do podcastu Zagradanie. Dzisiaj moim gościem jest Arek Ciesielski, którego możecie kojarzyć jako autora Iron Space'a, czyli RPG-ka swoją drogą, którego niedawno mogliście wygrać u nas w konkursie na Siliconie, więc jeżeli ktoś już go ma lub właśnie wygrał, czy ktoś właśnie ma go na półce od jakiegoś czasu, to tak właśnie wygląda autor tego RPG-a. Niepozornie, ale jest to tęga głowa. Witam słuchaczy. I dzisiaj sobie porozmawiamy o Symbaorum. Ja w sumie dzisiaj wam będę to niby prowadził, ale ta rozmowa będzie w dużej mierze po stronie Arka, ponieważ on tutaj ma plan. I pójdziemy sobie od początku, właśnie dojdziemy do Symbaorum, trochę pogadamy sobie o pewno fantazy w RPG-ach i właśnie przede wszystkim o tym Symbaorum jako takim docelowym systemie, o którym dzisiaj właśnie pogadamy. Dobra, od czego by tu zacząć, Arku? No wiesz, jak mamy rozmawiać o systemach fantazy, to najpierw powinniśmy zdefiniować, czym to fantazy w ogóle jest, nie? I jaki system się na takie fantazy zakwalifikuje, no bo czy fakt, że mamy jakiś element magiczny, to już jest fantazy, czy to jeszcze nie jest fantazy, tak? Czy musi być średniowiecze, czy nie musi być średniowiecze, nie? No i oczywiście w takim rozumieniu, że jak masz magię, to jest system fantazy, no to w zasadzie bardzo wiele systemów jest fantazy i nie ma sensu rozmawiać o wszystkim, co tak naprawdę wyszło na rynku, bo każdy system ma jakiś minimalny element. Może dobra, nie każdy, ale bardzo wiele systemów ma jakieś minimalne elementy. Więc to, o czym myślę warto porozmawiać w tym kontekście Symbaorum właśnie, o którym będziemy rozmawiać docelowo, no to są takie klasyczne fantaziaki, które powiedzmy mają realia historyczne, o ile w systemach fantazy w ogóle można rozmawiać o realiach historycznych, tak? Gdzieś tam na poziomie XIV-XVI wieku, nie? Mhm. Czyli no powiedzmy takie dwa klasyczne przykłady, no to będzie Dungeons and Dragons i Warhammer, tak? To się będą tutaj łapać, także myślę, że widownia, czy tam słuchacze, no że powiem, jako punkt odniesienia to będą znali. Mogli spokojnie odnieść się do Dungeons and Dragons i Warhammera, nie? Tak. Tak jak sobie myśleliśmy razem o tym, jak ten odcinek poprowadzić, no, o czym tu podyskutować, to właśnie tak myśleliśmy o tym, jak to, co polecać, nie? Jakie systemy polecać. No i oczywiście ani ja, ani ty, chociaż ty pewnie grałeś więcej systemów niż ja, to nie graliśmy we wszystko, tak? No i nie możemy zaklasyfikować, że to jest na pewno najlepszy system, no bo chyba nikt tego nie może zrobić. Natomiast na pewno jest tak, że w każdym systemie jest coś, co można wyciągnąć i włożyć do swojego prowadzenia, do swojego grania i każdy system będzie miał coś wartościowego. Kolejna sprawa jest taka, to jest taki disclaimer, nie? Że no, każdy system będzie dla każdego lepszy, gorszy i być może system, o którym my nie powiemy albo który my zjedziemy, no to akurat dla któregoś ze słuchaczy to jest super i to też jest okej, nie? To fajnie, że ktoś znalazł sobie swoją niszę i no rynek jest różnorodny i to jest dobre, nie? Tak, zdecydowanie. Tutaj troszeczkę z tym, że właśnie nie znamy wszystkich RPGów, no właściwie w każdej dziedzinie nie ma, no chyba, że dziedzina jest naprawdę wąska, ale tak serio, no to nie da się znać wszystkiego, zwłaszcza jeżeli dziedzina się rozrasta, a RPG już w samej Polsce się rozrastają strasznie. Ja na początku swojej kariery RPGowej miałem coś takiego, że o, polski zagrajdu jest trochę na w miarę skromny, da się to wszystko ogarnąć. W tej chwili już w życiu tak nie powiem. Im więcej człowiek wie, tym bardziej jest wystraszony. Ale z tym, że właśnie można powiedzieć, że na przykład, że z każdego systemu można coś wyciągnąć, to tutaj by się troszeczkę, też wiadomo, na potrzeby odcinka może nie będę jakoś mega tego rozwijał, ale wydaje mi się, że też są takie systemy jak Fatal, o którym nawet ostatnio nagrałem odcinek i mam takie, że no są rzeczy, z których lepiej w ogóle nic nie szukać i nic nie wyciągać, bo to się mija z celem. Ale Fatal to już jest taki skrajny przypadek. Być może, no musiałbym zobaczyć, bo ja też podręcznika do Fatala akurat w życiu w ręku nie miałem, niestety. Jest PDF. Jakby sprawdź sobie, ale uwierz mi, to trzeba
naprawdę być spokojnym psychicznie, dać sobie czas, przetrzymać to, później umyć oczy, jak się to widziało. Wiesz, to jest ten poziom, to jest bardzo, bardzo zła rzecz, ale to już inny temat w ogóle. Odnośnie tego fantazy jeszcze, jak powiedziałeś, że właśnie warto sobie w ogóle ustalić, czym jest to fantazja, no to wydaje mi się, że wszystko, co jest takie post-Tolkienowe, bym powiedział, post-Conanowe, to bym to wcielił, bo na przykład urban fantazy, czy właśnie takich rzeczy typu właśnie Świat Mroku, czy Kult, bym w to nie zaliczał czysto, bo jednak to nie jest fantazy, które próbuje naśladować, to, tak jak mówiłeś, ten XIV-XV wiek. I wydaje mi się, że to już jest trochę inna kategoria. Znaczy ja myślę, to, że naszym celem tutaj nie jest jakaś kategoryzacja fantazy, bo to myślę, że to jest zadanie dla naukowców, którzy się tym zajmują. A są tacy. Na szczęście są, chociaż jest ich mało, ale są. Natomiast my to tak przyszliśmy pogadać, może pozachęcać ludzi do spróbowania czegoś nowego. I po prostu my sobie dla siebie w tym momencie zawężamy kategorię, żeby ten podcast zamknął się w godzinę. No tak, tak. Więc po prostu będziemy rozmawiać o takich klasykach, nie? W czym można poprowadzić takiego naprawdę fajnego klasyka, nie? No więc może ja zacznę odwrotnie, tak? Może ja ciebie zapytam. Jakbyś ty miał polecić takie jakieś ze dwa systemy, które uważałbyś, że mają bardzo dużo wartościowych rzeczy i są naprawdę dobre do poprowadzenia takiego bardzo klasycznego fantazy. Czymkolwiek to klasyczne fantazy dla ciebie jest. Mhm. Ale jakbyś miał tak odpowiedzieć, to jakie dwa systemy byś wskazał? Ojejku, najgorzej. Z reguły w tym podcaście to ja pytam ludzi. A tutaj zostałem... Wiesz co? Mi się wydaje, że dosyć siedzi mi ostatnio, jaka może trochę wyidealizowana, ale jednak wizja takiego powrotu do klasyki. I siedzi mi właśnie to, że teraz są te gry OSR-y. Więc pewno bym celował w jakieś OSR-y na początek, być może, żeby się odnieść trochę do klasyki. Być może właśnie na przykład White Boxa, na podstawie którego jest zrobiony Gig. A Groty i Giganci, właśnie Gig, to jest coś, co jest tak naprawdę dla mnie bardzo uproszczonymi dedykami. I do takiego stopnia, że mi siedzą, że tak powiem. Bo ja na przykład mam coś takiego, że chętnie bym kiedyś sprawdził te stare edycje dedeków, tą pierwszą albo Advanced, a nie te późniejsze. Bo one były naprawdę bardzo się różniły od 3 i 3,5 i późniejszych. A jakiś inny system to nie wiem, bardzo lubię Ohed, chociaż czasem mi się znudził, też taki fantasy bardzo klasyczny i też inspirowany troszeczkę dedekami. A poza tym, nie wiem, może jakieś PBTA, może właśnie Sunward albo Dungeonward. Mi się wydaje, że jak ktoś na przykład chce jeszcze zobaczyć trochę w innym klimacie, to bym te polecił. Mhm. Wspomniałeś o Ohedzie i to jest coś, co ja, o czym też zamierzałem wspomnieć. Jako taki bardzo honorable mention, bo uważam, że Ohed, czyli po polsku wyjątkowi bohaterowie niezwykle zagrożenia, to jest system, który jest wręcz idealny do po pierwsze wprowadzania nowych graczy, a po drugie, jeżeli mamy niewiele czasu, gramy jedno strzała albo krótką kampanię, 3-4 sesje, no to moim zdaniem nie ma lepszego systemu. On jest prosty, szybki, podręcznik ma ile tam, 80 stron, z czego 40 jest chyba sporo... Nawet mi się wydaje, że będzie chudszy, wiesz? On jest malutki, prawda? Być może, no z czego ileś tam jest obrazków, czarów i tak dalej. Ma kilka bardzo fajnych koncepcji, jak na przykład słowa bohatera. Tak. On jest bardzo, bardzo intuicyjny. Ja już dzięki temu systemowi sporo osób do świata RPG-ów wprowadziłem. No i niektórzy z nich są dzisiaj mistrzami gry nawet, więc to naprawdę, naprawdę polecam popatrzeć, no bo bazuje na czym? Na Freeform Universal, tak? Na bardzo, bardzo klasycznej, a jednocześnie bardzo takiej wspierającej storytelling mechanice, tak? Bo myślę, że to jest przy wprowadzaniu nowych graczy bardzo ważne, żeby skupić się właśnie bardziej na storytellingu niż na mechanice, chociaż niektórym graczom potem skupienie się na mechanice bardzo pomoże, ale no jakby wprowadzając w świat RPGów, no myślę, że tym ważniejszym aspektem jest właśnie ta historia, którą gracze wraz z mistrzem gry budują. I tutaj Ohed jest no, niekwestionowanym królem. W pełni się zgodzę. To też tak samo dużo osób właśnie przez Oheda wkręciłem w RPGi, więc... Tak, natomiast gdybym ja miał powiedzieć, na dzień dzisiejszy oczywiście, jaki jest najlepszy system RPG do prowadzenia takiego klasycznego fantazy, no to powiedziałbym, że jest to Symbarum. Ale dlaczego miałbym powiedzieć, że jest to Symbarum? No to musimy się cofnąć i zacząć właśnie od Dungeons and Dragons.
Ty powiedziałeś, że chciałbyś zobaczyć, jak tam te pierwsza czy druga edycja Dungeons & Dragons wyglądają i że chciałbyś spróbować. Odradzam. Zdecydowanie odradzam. Dlatego, że kiedyś wpadliśmy z kumplami na ten sam pomysł. No skończyło się na tym, że przez 6 godzin robiliśmy postaci, po czym po 6 godzinach stwierdziliśmy, nie, jednak nie gramy w to. Nie, to była naprawdę droga przez mękę. W ogóle nie wiem, czy wiesz, jak jakby w jakim celu, albo dla jakiej audiencji powstały dedeki. To, no one wyewoluowały z bitewniaków, co by nie patrzeć. Dokładnie, dokładnie. Nie? Jak Gygax pisał tę pierwszą edycję Dungeons & Dragons, no to jego klientelą domyślną byli bitewniakowcy, którzy setki stron zasad w swoich podręcznikach do swoich armii to mieli w moim palcu. Matematycznie może nie geniusze, ale entuzjaści. Więc dla nich tak skomplikowana mechanicznie, jak była pierwsza czy druga edycja, to było coś fajnego. To było coś, co... To było zadanie do rozwiązania w pewnym sensie. Zresztą nawet do dzisiaj, jak patrzysz sobie na przykład na eksplozję kanałów na YouTubie od piątej edycji, bardzo dużo kanałów to jest takie, jak zrobić najbardziej optymalną postać do tego albo do tamtego. To jest... Bardzo dużo ludzi traktuje Dungeons & Dragons 5 edycję jako zagadkę do rozwiązania. Nie? Jak tu zrobić najoptymalniejszą postać? I to jest super, ja też to bardzo lubię. Ale to nie jest dla wszystkich i to ma swoje bardzo zasadnicze wady. No na przykład to, że mamy kilka jakichś nieskończonych kombosów zadających nieskończony damage, czy no, potrafiących no, na pierwszym czy na drugim levelu można rozwalić taraska. No, znaczy ogólnie, tak wiesz, tutaj, żeby to tak też powiedzieć z perspektywy osoby, która właśnie nie przypada za dedekami, to ja ci powiem, że właśnie dla mnie to jest ten problem, że w pełni rozumiem, że ktoś lubi sobie optymalizować tę grę, tylko że w momencie, kiedy mamy właśnie taką grę, to mi się wydaje, że to jest bez sensu grać sobie na luzie, no bo jakby nie potrafiłbym w takiej grze, wiesz, jest kilka zestawów kombosów. Jest niby multum czarów, ale opłaca się mieć tylko część z nich. Jest multum możliwości, ale tylko część jest optymalna. I co prawda możesz stworzyć sobie tysiące rodzajów wojowników, ale w praktyce opłaca się jeden czy dwa. Dokładnie. I to zabiera radość z gry, przynajmniej mi. Dokładnie. To w pewnym sensie powoduje rozbalansowanie, tak? I z jednej strony mamy postacie początkujących graczy, którzy nie potrafią jeszcze tak bardzo w mechanikę. I mamy postacie zaawansowanych graczy. No i one, mimo że są na podobnych poziomach, to jednak optymalnie są na zupełnie różnych poziomach. I to może powodować no, dyskomfort u pewnych graczy, takie rozbalansowanie mechaniki. A po drugie, mamy pewien dysonans. Nawet nie wiem, jak to określić. Kiedyś tam się mówiło ludonarracyjny chyba, ale to chyba nie, to nie o to chodzi. Mam dysonans... Też nie. Znaczy, dysonans między tym, że jak chcę grać postacią, która jest po prostu ciekawa fabularnie, to nie jest optymalna mechanicznie i to powoduje dyskomfort u gracza, że tak, no tak. Z jednej strony chciałbym grać postacią ciekawą fabularnie, ale z drugiej strony optymalną mechanicznie. Nie mogę tego zrobić w dedekach bardzo często. No i chociaż piąta edycja Dungeons & Dragons jest w porównaniu do wszystkich poprzednich edycji bardzo uproszczona, to ja mam wrażenie, że Dungeons & Dragons ma jeden problem. Mianowicie są marką dedeków i oni muszą się trzymać dedeków. To znaczy, gdyby piąta edycja Dungeons & Dragons nie musiałaby być dedekami, moim zdaniem byłaby lepsza. W sensie wiem, ale w jakim sensie już ci, już tłumaczę. Bo ponieważ to jest Dungeons & Dragons, to musi być te 6 atrybutów, tak? Siła, kondycja, zręczność, mądrość, inteligencja, charyzma, tak? Muszą być umiejętności. Musi to być wszystko oparte o D20 i tak musi być system klas, bo to jest po prostu rdzeń dedeków. I o ile to jest wszystko dla starych graczy bardzo znajome, mało tego, dla nowych graczy taki system klas jest bardzo pomocny w tworzeniu postaci, gdyż gracze wiedzą na przykład, jak jestem klerykiem, no to prawdopodobnie jestem supportem, nie?
Jak jestem Wizardem, no to Battlefield Control, High Damage Spells i tak dalej, tak? Jak jestem Paladynem, to jestem tankiem, nie? Jakby bardzo pomaga to w określeniu ról. O tyle, tak jak powiedziałeś, jest kilka tylko optymalnych buildów i zabija to zupełnie różnorodność. Tak. I ja mam wrażenie, jak już zagrałem w Symbarum i prowadzę teraz kampanię, no ponad kilkadziesiąt sesji już, to mam wrażenie, że Symbarum, przynajmniej mechanicznie, to są takie dedeki, gdyby nie musiały być dedekami. To, co by Wizardzi zrobili z dedekami, gdyby nie musieli trzymać się marki. Okej. O świecie oczywiście można mówić dużo, ale to powiedzmy zaraz. Ja bym chciał bardzo zaagitować za mechaniką i żeby ktoś, kto na przykład zna dedeki i lubi, żeby może spróbował przenieść się chociażby mechanicznie na Symbarum, jeżeli nie zagrać jakiejś kampanii w Symbarum. Dlaczego? Symbarum to jest taka mechanika, że mamy 8 atrybutów zamiast 6. I one są, jak dla mnie, są po prostu trochę lepiej dopasowane do takich, powiedzmy, typowych zadań, tak? No bo co to jest Wisdom Saving Throw, tak? W dedekach. No, nie wiem, dla mnie to jest jakoś nieintuicyjne. W Symbarum masz 8 atrybutów, masz Accurate, który mówi sam za siebie, jak celny jesteś, tak? Do walki. Masz Cunning, czyli jak bystra jest postać. Masz Discreet, czyli takie, powiedzmy, stealthowe rzeczy. Masz Strong, czyli tak. Masz Quick. Masz Vigilant. I jeszcze jakiś jeden pominąłem. Nie pamiętam w tej chwili. No ale generalnie są takie, są, moim zdaniem, atrybuty są w Symbarum troszeczkę lepiej dopasowane do testów, są tak trochę bardziej intuicyjne, ale to jest mniejsza rzecz. Nie ma w ogóle w Symbarum umiejętności. I to jest coś, co jest bardzo pomocne w tym, żeby i zacząć grać, i w szybkości gry. Dlatego, że jak sobie weźmiesz na przykład w dedekach, tak? Jak testujesz jakąś umiejętność, to mistrz gry musi ustalić poziom trudności. Potem rzucasz K20, dodajesz tam plus ze skilla, dodajesz proficiency bonus, dodajesz bonus z czegoś tam i nagle się robi, że pojedynczy rzut musisz przerwać, policzyć. No i po czasami pół minuty dopiero masz wynik i jedziemy dalej z narracją. No to jest generalnie bardzo problematyczne. Testowanie w Symbarum, w zależności od trudności testu, mistrz gry po prostu ustala modyfikator. Ten modyfikator dodajesz albo odejmujesz od poziomu swojej cechy, rzucasz K20, jeżeli masz mniej niż ta cecha z modyfikatorem, zdałeś. Koniec, prosta sprawa. W praktyce, jak prowadzę, to po prostu gracze bardzo często nawet nie pytają, prawda, a ile ja mam, a jaki jest stopień trudności, a coś tam, tylko ja mówię, testuj to minus 3, zdałem, nie zdałem, koniec, lecimy dalej z narracją. Bardzo szybki, mało wybijający właśnie z narracji sposób testowania. To jest spoko. Po drugie, gracze wszystko testują, nie mistrz gry, co wymusza na graczach optymalizowanie postaci na różne sposoby i pamiętanie o swoich zdolnościach zarówno ofensywnych, jak i defensywnych, tak? Kolejna rzecz, nie ma czegoś takiego jak, no w dedekach, nie wiem, jakiś potwór atakuje z kombinowanym atakiem i teraz mistrz gry tutaj rzuca, znowu przerywamy, tylko ten czas, który byłby ewentualnie zużyty na rzucanie przez mistrza gry, jest dzielony między graczy. No i cztery osoby zrobią to szybciej, niż zrobi to jedna osoba, tak? Jak ja mam zaatakować tego, to są dla mnie są cztery rzuty i muszę wykonać je po kolei, tak? Gracze cztery rzuty wykonują wszyscy naraz. No tak. Więc to niby nie jest coś dużego, ale te wszystkie małe elementy, o których mówiłem, o których będę jeszcze mówił, one się składają w to, że prowadzenie w Symbarum jest naprawdę szybkie, dynamiczne i nie przerywa narracji.
to tutaj mi budzi to wszystko skojarzenia właśnie trochę też nawet z tym ochotem, o którym wcześniej mówiliśmy, bo tam też był nacisk na to, że gracze tylko rzucają, mistrz gry tam też nie rzucał za bardzo. Tam były tam wyjątki jakieś, ale ogólnie raczej się nie rzucało. I tu to podobnie kilka mi brzmi. Jest kilka systemów, które to explicite no, stawiają, na przykład Numenera też jest takim systemem, gdzie jasno jest powiedziane, że mistrz gry w tym systemie nie rzuca. Nie? Co nie znaczy oczywiście, że nie wiem, czy nie mogę sobie rzucić na to, czy tam, nie wiem, w pokoju jest centał, czy go nie ma, nie? No tak, tak, tak. Ale wracając do symbolu. No i jakby wszystko się odbywa na zdolnościach. Nie na umiejętnościach, typu, nie wiem, skradanie i tak dalej, tylko na zdolnościach, czyli czymś analogicznym do fitów w Dungeons and Dragons. Nie wiem, jak to jest po polsku fit. Nie umiejętność, czekaj. To by... zdolności specjalne, nie wiem, nie pamiętam jak to się nazywało, ale wiadomo o co chodzi, no fity. No tak, no w angielskim chodzi. De facto w Symbarum masz po prostu bardzo dużo fitów do wyboru. Każdy fit ma 3 poziomy, każdy poziom kosztuje inną ilość punktów doświadczenia i każde zaklęcie jest fitem. Czyli możesz sobie zrobić taki build jak chcesz, w takiej kolejności jak chcesz, tak? To znaczy... Nie ma czegoś takiego, na przykład w Dungeons and Dragons, jak chcę sobie zrobić wojownika, który zna czar kuli ognia, to jest problem, tak? Bo muszę wykupić ileś tam poziomów w klasie tam Wizarda czy Sorcerera, żeby do tej kuli ognia dojść, tak? Mhm. Przy okazji dostaję jakieś tam firebolty i inne czary niewidzialności, które mi nie są w ogóle potrzebne, bo ja chcę wojownika, który zna tylko i wyłącznie firebola. Tak, bo mi nie jest potrzebne nic innego, ja chcę tylko Fireballa. Nie można tego zrobić, DDK, przynajmniej nie w optymalny sposób. W takim systemie jak Symbarum, gdzie wszystko jest bazuje na właśnie fitach, nie? To jest to po pierwsze wykonalne, po drugie bardzo mocno zwiększa różnorodność. Bo ja mogę sobie zbudować bohatera tych fitów, ja nie wiem ile tam jest. Po 200 chyba. W podręczniku głównym i w podręczniku dodatkowym. Po 200, nie? Aha, to faktycznie jest tego sporo. Więc jeżeli to... Kombinacji tu jest bardzo, bardzo dużo. Kolejna rzecz właśnie, tak jak powiedziałem, że czary są fitami. I moim zdaniem to, jak Symbarum rozwiązuje kwestię czarowania, to jest po prostu mistrzostwo świata. Nie wiem, jak to jest na przykład w Warhammerze, w szczególności w czwartej edycji, którą mam na półce, ale jeszcze nie zdążyłem jej przeczytać. Też się nie wypowiem, bo w ogóle, wiesz, Warhammer to nie mój konik. Tak, no ale czy w Dungeons and Dragons, czy w Ochecie, o którym rozmawialiśmy, no czarodzieje to są jednak potężne osobniki władające naprawdę mocną magią, nie? Czyli tam kule ognia, pioruny, klonowanie i tyle. To są naprawdę, naprawdę mocne zaklęcia. Jak zestawisz sobie, na przykład w świecie Forgotten Realms, zestawisz sobie czarodzieja na 5 poziomie z przeciętnym człowiekiem, no to w ogóle jest niebo a ziemia. To jest ogromna przepaść. Czarodziej na 5 poziomie jest praktycznie superbohaterem. I dla jednych to jest super, dla mnie niekoniecznie. Ja lubię takie systemy, gdzie używanie magii jest potężne, ale mocno ograniczone. I Symbarum rozwiązuje tę kwestię w bardzo fajny sposób. Otóż masz tam coś takiego jak spaczenie. Po angielsku corruption. I teraz... Za każdym razem, jak rzucasz czar, no to domyślnie rzucasz K4 i tyle dostajesz punktów spaczenia. I jeżeli przekroczysz taki limit spaczenia, który zależny jest od twoich atrybutów, ale powiedzmy, że dla człowieka, który chce generalnie czarować bardzo dużo, no to ten limit spaczenia jest 8 punktów. Jeżeli go wyrównasz albo go przekroczysz, to dostajesz permanentne spaczenie. Bo takie normalne spaczenie to ci schodzi po scenie, a tak dostajesz permanentne spaczenie.
jak masz przekroczony limit spaczenia, to robi ci się taki mark spaczenia, trochę jak w Warhammerze, nie? Jak z chaosem się człowiek brata, no to dostaje mutację. Tak, teraz tutaj też dostajesz taki symbol spaczenia. No i jak spadnie ci poniżej, no to ten symbol ci schodzi. Ale generalnie problem jest taki, że jak przekroczysz dwa razy, no to twoja postać jakby jest pochłonięta przez mrok, jakby przez magię, przez to spaczenie, no i tracisz bohatera. O, i ryzykowne. Tak, ryzykowne. I dlatego, a ponieważ jak przekroczysz pojedynczy próg, dostajesz permanentne spaczenie, to do tego podwójnego jesteś coraz bliżej. W związku z czym totalnie gracze nie chcą przekroczyć tego progu spaczenia. W związku z tym bardzo oszczędnie gospodarują magią. Czary potrafią być naprawdę potężne, ale trzeba bardzo oszczędnie gospodarować magią. No i z jednej strony raz na scenę czar rzucić może w zasadzie każda postać, nawet nie specjalizująca się w magii, bo K4, a tam powiedzmy, nie wiem, punktów spaczenia masz, linii spaczenia masz 6, rzucasz K4, maksymalnie dostaniesz 4, nie ma żadnego problemu. I to jest właśnie to, o czym mówisz, nie? Że można zrobić wojownika, kupujesz sobie jeden czar, możesz go raz na scenę rzucić, nie ma żadnego problemu. Z drugiej strony możesz sobie oczywiście zrobić czarodzieja, który się specjalizuje w tym i też jest naprawdę świetnie rozwiązana kwestia z tym, jak się uczą czarów czarodzieja. Otóż każdy czar, jakiego się uczysz, daje ci jeden permanentny punkt spaczenia bazowo. Oj. Mhm. To czekaj, a jest jakiś sposób na zwiększenie limitu? Bo mówisz, że 8 to jest limitem, a da się to zwiększyć? Czy 8 to jest powiedzmy taki przeciętny dla początkującego bohatera, który chce inwestować mocno w magię. To jest 8. Oczywiście są fity, które ci to zwiększają. Są fity, które zmniejszają ci koszt przy rzucaniu zaklęcia i tak dalej. Mhm. I no właśnie podstawowym fitem jest na przykład Wizardry, który powoduje, że jak rzucasz czar na poziomie tak zwanym Novice, jeżeli masz Wizardry na Novice, no to kosztuje cię to tylko jeden punkt spaczenia i nie kosztuje cię w ogóle spaczenia uczenia się czarów na poziomie Novice. Ten fit też wymaga wykupienia, czyli albo kupujesz czary, nie, i inwestujesz dużo w czary, ale wtedy możesz znasz bardzo dużo czarów na wysokich poziomach, ale wtedy możesz mało ich rzucić. No tak. No bo one wtedy dużo spaczenia kosztują. Zachowuje balans. Albo wykupujesz sobie taką zwaną szkołę magii, która obniża ci koszt rzucania czarów, no ale wtedy pakowałeś pedeki w zakupienie szkoły magii, nie możesz ich pakować w kolejne czary. I jest właśnie fajny balans, że możesz mieć maga, który dużo zna, ale dużo wie i jakby jest versatile, ale mało może faktycznie zrobić. Albo możesz maga, ja mam w tej chwili w drużynie taką graczkę, która ma takiego maga, który w tej chwili może spamować czarami po prostu kilka na turę i jej się ten limit spaczenia nie wyczerpie. Problem jest taki, że zna 5 czarów, nie tylko. No to bardzo dobrze brzmi, w sensie to jest taka wewnętrzna metawaluta, metaekonomia tej gry, którą się właśnie wykorzystuje w trakcie sesji i bardzo dobrze to brzmi. A z drugiej strony nie musisz pamiętać, ile tej waluty na początku miałeś, bo to się de facto sprawdza przy każdym rzucaniu czaru, tak? Dorzucasz K4, przekroczyłeś, nie przekroczyłeś, tak? Nie musisz pamiętać, że ja już tyle czarów rzuciłem, albo tyle nie rzuciłem. W ogóle cała tabelka spell slotów, nie? Z dedeków jest do wyrzucenia i jest zastąpiona pojedynczym rzutem. To jest mega, upraszcza bardzo. I dynamika, znowu ponownie to dynamika. Tak, ponownie dynamika, nie? Kolejna sprawa wspomagająca tą dynamikę to są małe liczby. To znaczy, w DD-kach co? Pierwszopoziomowa postać zaczyna z, nie wiem, czarodziej z iloma? 3-4 punktami życia? Coś takiego. Teraz już nie, teraz już jest chyba 6, bo teraz K6 jest najmniejszą piątce bodajże kostką, więc 6 ma na start. Na całe szczęście. No dobra. Dobra, 6. A postać na poziomie 20 to i kilkaset, tak? No to tam mnoży się, nie? Ale ja nie pamiętam. Na pewno wiesz, tutaj ma ten współczynnik budowy, tak, to jest sporo. No i potem liczysz. Dużo. Tak. W Symbarum minimalna ilość punktów życia, którą możesz mieć, to jest 10. Mhm. Maksymalna to jest 20. A kostki obrażeń są takie same jak w DD-kach, czyli długi miecz zadaje K8.
To jest po raz kolejny, z jednej strony powoduje, że postaci są bardziej śmiertelne, z drugiej strony dodaje bardzo dużo realizmu, że nie, o sobie kombat, prawda, rozwalimy 50 goblinów po raz kolejny, nie? Inna sprawa, że na przykład mi się bardzo podoba fakt, jak się rozlicza pancerz, tak? W DDK-ach znowu, pancerz to jest, jak masz lepszy pancerz, to trudniej cię trafić. Dla mnie to jest bardzo nieintuicyjne. Tak. Tutaj pancerz odejmuje się po prostu od damage'a. Rzuciłeś, nie wiem, 7 na damage'u, przeciwnik ma 3 pancerza, to po prostu zadałeś mu 4. Koniec. Nie? To jest takie bardziej intuicyjne, ale wracając do HP-ków, nie? No to mamy minimalnie 10, maksymalnie 20. Małe liczby. Łatwo się na tych liczbach operuje, szybko się prowadzi działania, lecimy dalej z narracją. Kolejna rzecz, to co mnie właśnie znowu w DDK-ach troszeczkę irytuje, no to zasady short resta i long resta. No, jak dla mnie, short rest powinien być właśnie z przespaniem się w nocy. A jakby miałoby to zdecydowanie więcej sensu, a nie, że wiesz, ubili mnie tu, wątrobę mi tam przesiekali i tak dalej, przespałem się, jestem zdrowy, nie? Takie rzeczy to oczywiście magią jak najbardziej można wyleczyć, to jest uważam za uzasadnione, natomiast nie uważam za uzasadnione, przespanie się leczy wszystko. No tak. To oczywiście memy tutaj, całe kanały na YouTubie powstawały, żeby eksploatować taki materiał. Wiesz co, tutaj ja w ogóle, jeżeli chodzi akurat czysto o tematykę czegoś takiego, tutaj w DDK-ach może nie będę tego bronił, ale też tak troszeczkę, trochę taki disclaimer, ale jednak bardzo mi się podoba, w niektórych systemach jest to wytłumaczone w taki sposób, że to nie jest tak, że my odliczamy sobie HP-ki, tylko jakby własne szczęście do tego, ile jeszcze wytrzymamy, zanim będziemy mieli pecha i faktycznie nas zranią tak, że nie przeżyjemy. Czasami to jest tak rozliczane, ja wiem, że to jest troszeczkę kombinowane, ale prędzej to przyjmę niż faktyczne wyleczenie się po krótkim śnie, nie? Zgadzam się oczywiście. Zgadzam się, to ma pewien sens, aczkolwiek mi się to wydaje, że to jest trochę dorabianie teorii do wyniku doświadczenia. No plus, jeżeli twoja postać faktycznie jest ranna i możesz to fabularnie odegrać, no to daje to dużo więcej fabularnych możliwości. Nie? Tak. No i tam też jest tak, że docelowo w Symbarum, jak idziesz spać, to regenerujesz jednego HP-ka. Jeżeli ktoś w drużynie jest medykiem, no to może to zwiększyć do K4, jeżeli tam macie odpowiednie maści, też to możecie troszeczkę zwiększyć, no ale jednak rzadko jest tak, że postaci są na pełnym poziomie zdrowia. I ja to zauważyłem u moich graczy, że chociaż sami gracze czasami mówią, że już by się pobili, nie? No to jeden z graczy, nie, co wy robicie, co wy mówicie, nie, ja tu mam mało życia, to lepiej dyplomatycznie to rozwiązać, nie? Więc to też daje do jakiegoś realizmu, tak, że postać jest ranna, więc unika konfrontacji za wszelką cenę, nie? No i kolejna rzecz, która bardzo mocno przyspiesza rozgrywkę i daje możliwości narracyjne, to jest to, w jaki sposób nie chcę powiedzieć ogólnie kombat się odbywa, bo kombat się odbywa w zasadzie bardzo podobnie do tego, który znamy z Dungeons & Dragons. No poza tym, że prawda, rzut jest taki, że trafiam przeciwnika na swoim accurate, jeżeli kości wrzucę równo lub mniej, no to go trafiłem, nie? Ale na przykład jeśli chodzi o statystyki przeciwników, potworów i tak dalej. Oczywiście można tego przeciwnika rozpisać, że jakie on ma atrybuty i tak dalej, i tak dalej. Ale ja z doświadczenia już wiem, że to nie ma do końca sensu, bo po prostu wystarczy powiedzieć, to jest przeciwnik minus 3. I to natychmiast, po prostu nawet się nie zastanawiam, jakie on ma atrybuty. To jest przeciwnik klasy minus 3. Ja już sobie po prostu ustawiłem, że klasa minus 3 ma po prostu tyle pancerza, tyle HP-ków, bo oprócz tego, że tam poziom trudności, to musisz jeszcze pancerz i HP-ki. Poza tym, jeśli chcesz, możesz mu dać specjalne zdolności. I więcej nie ma potrzeby. Oczywiście, jeżeli na przykład, nie wiem, to jest jakiś taki wielki, powolny żółw, no to jeżeli to będzie miał dużo toughnessa, ale jeżeli gracz wymyśli jakiś sposób, żeby nie wiem, zrobić coś, co nie wiem, go zmyli, bo żółw jest głupi, prawda? No to oczywiście to minus 3 może się nagle zamienić w plus 3. Tak? To już jest jakby do osądzenia przez mistrza gry, ale bazowo nie trzeba prawie w ogóle wykonać pracy przy robieniu przeciwników. Wystarczy powiedzieć, to jest przeciwnik minus 3, to jest przeciwnik na 0, to jest przeciwnik na plus 1 i mamy od razu
zrobiony encounter. I to wszystko to się składa do tego, że z jednej strony mamy bardzo bardzo różnorodne podejście do tego, jakie można utworzyć postaci, że możemy te postaci tworzyć takie, jak chcemy, i mamy bardzo realistyczną i dynamiczną mechanikę, która bardzo mocno wspiera zarówno w ogóle fabularne podejście do non-combat encounters, tak? jak i do walki. A powiedz mi, to tak ci się trochę wetnę, bo z tego co widzę, to mechanicznie jest to naprawdę niesamowicie rozplanowane. A ma to wszystko jakieś jeszcze, nie wiem, takie pytania na przykład o klasy. Mówisz, że klasy są jak rozwiązane? Są tutaj normalnie, czy też jest... Nie ma w ogóle klas. To znaczy, w podręczniku znajdziesz klasy postaci, ale to są jako sugestia dla graczy nawet. Nie masz pomysłu na postać? Tu jest kilka pomysłów, takich bardziej propozycji, tak? Chcesz zrobić na przykład roga? No to kup sobie ten fit i ten fit. Czyli wszystko się w fitach jakby odbywa. Czyli podobnie wszystko jak się z zaklęciami. Tutaj. Czyli tak naprawdę możesz sobie dowolnie klasę stworzyć. Możesz na przykład stwierdzić, że będziesz takim wojomagiem i będziesz sobie tu trochę wojował, trochę czarował i to jest w pełni mechanicznie jakby... W pełni mechanicznie uzasadnione, tak. Super, nie no, to naprawdę... Kurczę, ej, bo się skończy tak, że ty tak opowiadasz, tutaj niby ludzie sobie posłuchają, a ja skończę tak, że ja kupię to za tydzień. Nie rób mi tak. Słuchaj, a duży to jest podręcznik? Podstawka ma 200 coś stron. A czy nie taki ogromny? Czy generalnie podręczników do Symbarum wyszło już dosyć sporo. Natomiast ja uważam, że warto kupić dwa. Okay. Podstawkę i Advanced Player's Guide. Bo oprócz tego masz jeszcze na przykład Monster Codex. Tak? Ale Monster. Uważam, że tego, że no, jeżeli chcesz, możesz. Ja uważam, że nie ma sensu. Tam podręcznik jest napisany w taki bardzo vague sposób. Taki bardzo mętny, niewyraźny, jeśli chodzi o lore. I to jest celowe. Cały świat Symbarum polega na tym, że on się... I to jest fajne, przynajmniej w tych początkowych podręcznikach głównych mamy taki fokus, taką soczewkę na pewien bardzo wąski region geograficzny. To znaczy mamy państwo Ambrię, które jest w zasadzie państwem zbudowanym przez uchodźców. I mamy na północy tego jest wielki las, w którym generalnie czai się mrok, czai się spaczenie. Ale czają się też skarby, bo tam było kiedyś bardzo prastare imperium i tam można zejść do podziemi, do grobowców, wyciągnąć skarby, więc są ekspedycje, nie chcę powiedzieć bohaterów, ale poszukiwaczy tych skarbów, którzy zapuszczają się w ten las, mając nadzieję, że coś przyniosą. Tak patrz... I w zasadzie... Tak mam... że się tak wcinam, tak patrzę sobie jeszcze tak w międzyczasie, jak mi to mówisz, tak... Czy to jest od Free Leech, z tego co widzę, ale to od Free Leech, to, tak. To nie jest czasami jakaś, to nie jest coś pochodnego od Year Zero, no nie? Nie, to nie coś innego, dlatego że to oryginalnie nie jest produkt Free Leech, tylko to wydało skandynawskie wydawnictwo Jerningen, którzy się potem połączyli z Free Leech. Aha. Bo tak, słuchaj, mówisz i po prostu mówię, tak jak mówię, wciągłem się na tyle, że tak zacząłem nawet sprawdzić ceny, to od razu powiem widzom, którzy się zaciekawili, jeszcze nie sprawdzili, że ceny z tego co widzę, to się wahają od 160 do 170 zł tak średnio, chociaż ciężko zdobyć, bo widzę, że brak dostępności. No, kurczę, ciekawe. Dobra, przepraszam, że ci się wciąłem tak z tym lasem, ale mówisz, że jeszcze las jest na północ, tak? Tak, mamy państwo Amry i na północy jest las. No i w zasadzie o tym lesie niewiele wiadomo, poza tym, że jest gęsty, mroczny, tam jest silna magia, ale w związku z tym też silne spaczenie. Było tam kiedyś stare imperium, czekają tam skarby. Tak? No i poza tym niewiele wiadomo. I w zasadzie z tą wiedzą mógłbyś zacząć grać w Symbarum i już. I dla mnie to jest o tyle fajne, że to z jednej strony jako graczowi daje takie poczucie eksploracji, że ja nie wiem, gdzie jestem. Tak? Tu jest... Jesteśmy krajem, z kraju uchodźców, to myśmy tu 20 lat temu dopiero przybyli. Tak? Ledwo znamy okolice, wybieramy się w las, który jeszcze mniej znamy. I to jest takie bardzo przejmujące uczucie po prostu jako dla gracza.
A dla mistrza gry to jest bardzo wyzwalające, bo ja mogę tam wprowadzić wszystko. Co tylko chcę. Nie? I po prostu wiem, że to będzie pasowało do lora. Może nie w 100%, ale ten 1% się przerobi i będzie super. Tak, no tak. Bardzo właśnie takie słowo klucz, które z tego co widzę się tak przewija, czy to też mówione przez nas, czy po prostu tak w podtekście. Elastyczność, naprawdę, biorąc pod uwagę, że bardzo elastyczny uniwersum lore właśnie, bo można fajnie wskleić co się chce, tak jak mówisz. Mamy elastyczne tworzenie postaci, nie mamy czysto klas, mamy te fity, w ogóle to jest mega, mi się podoba bardzo, bo to mi się w ogóle skojarzyło z Star Warsami od FFG, bo tam też było coś takiego, tylko tam mamy konkretną ścieżkę odblokowywania, tutaj mamy nie bez tej ścieżki, ale też właśnie są te do odblokowywania też tak jakoś, ale pozytywne skojarzenie. Mówisz, że właśnie mamy te takie jakby nawiązania trochę do detektów, ale właśnie takie, że, nie, że jest to jednak zrobione właśnie wyzwolone, o tak wyzwolone mówisz. Czyli ta elastyczność, takie słowo klucz, bardzo mi się to wszystko podoba, bardzo mi się to podoba. Kurczę, że tego jeszcze nie przetłumaczyli na polski, to się aż dziwię. No ja też się dziwię, bo to jest naprawdę bardzo dobry system. On gdzieś tak troszeczkę przeszedł bez echa. Mhm. To znaczy ma pewną klientelę i to tak są bardzo oddani fani. Ci, którzy są w tym systemie, to są naprawdę bardzo oddani i ta społeczność gdzieś tam międzynarodowa no nie porzuca tego systemu. To nie jest tak, że raz sobie zagram, lecimy znowu grać Warhammera, nie? Natomiast no, wyszła też niedawno wersja właśnie przystosowana pod mechanikę piątej edycji, no bo wiadomo, pieniądze nie śmierdzą, ale no ja zdecydowanie polecam tą oryginalną mechanikę, no bo po prostu to się wydaje po prostu jakby Wizardzi mieli zrobić po prostu produkt, który by chcieli i on nie musiałby być dedykami, to moim zdaniem byłby właśnie tym. Ale wracając jeszcze do świata, bo kolejny bardzo fajny element, który no, w bardzo wielu systemach właśnie dedekopodobnych, nazwijmy to, bo to nie jest już tylko kwestia samych dedeków, ale w ogóle systemów dedekopodobnych, jest problem, moim zdaniem to jest problem na przykład. Multum raz. 50 tysięcy raz żyje sobie każda na tym samym terenie. Dochodzimy w pewnym momencie do tego, że mamy w jednym mieście mamy więcej raz niż tam w ogóle może mieszkać osób. Tak, już nie mówiąc o tym, że w ogóle ten klasyczny też mem już właściwie, tak jak nawiązywałeś wcześniej do tych żartów, co sobie robią youtuberzy i nie tylko, i wcale się zresztą nie dziwię, że jest sytuacja, w której na przykład taki tiefling czy inny dragonborn to są rasy rzadkie, one się nie występują. Tymczasem każda typowa drużyna, którą tworzą gracze, tieflingi, jakieś kurcze catfolki, nie wiem, żółwioludzie, słonioludzie, wszystko ludzie, lisoludzie, co sobie nie wymyślą, to będzie tam. I to jest każda, nie powiem, drużyna po prostu, no każda. O, coś mi się zlagowało, halo? No, ja cię straciłem w pewnym momencie na chwilę. O. Nie wiem, czy to internet, czy co? Musiał być internet, nie wiem, u mnie jest 34 MS-y, to mogło być u ciebie, nie wiem, może u mnie. No, dobra, nieważne, to przywrócono. To. Tak czy inaczej, tak jak mówiłem, faktycznie, no tych raz jest multum i gracze ciągle ich, że tak powiem, nadużywają bezmyślnie i każda drużyna jest super rzadka i wyjątkowa, chociaż to kompletnie tak dziwnie brzmi w świecie, no nie? No dokładnie, nie? Tutaj masz, no załóżmy, że nie będę nikomu nic zdradzał z lora, no to w zasadzie masz grywalne 4 rasy. I wiadomo o istnieniu piątej, ale nie za dużo. Tak? Masz to państwo Ambry i tam zdecydowanie dominują ludzie. No to jest państwo uchodźców ludzkich, już tam jak ta historia się rozgrywała, nie wiem. W każdym razie dominują tam ludzie. I drugą mniejszością, powiedzmy, są gobliny. O, super, jak gobliny są grywalne, to ja już jestem kupiony, uwielbiam. W ogóle bardzo mało systemów z tego korzysta. To jest świetna rasa, moja ulubiona. Tak, mamy ludzi, którzy są powiedzmy taką rasą panów i gobliny, które są powiedzmy... Nie chcę użyć słowa głupie, bo to podręcznik też nie używa słowa głupie, ale są takie bardzo słabo zorganizowane, to nazwijmy. Mhm. W związku z czym oni są powiedzmy obywatelami drugiej klasy.
Więc mamy ludzi i mamy gobliny. I w zasadzie 99,9% społeczeństwa to są ludzie i gobliny. Mamy jeszcze trzecią rasę, występującą tylko na północy kraju, tylko w pobliżu lasu. Elfy. No wiecie, ogry. Co? O, tu żeś mnie zaskoczył. Tak, mamy ogry i bardzo fajnie jest rozwiązana sprawa z ogrami. Jakby ktoś chciał być mistrzem gry i dowiedzieć się, dlaczego tak jest, to jest w ogóle jeszcze ciekawsza sprawa. Ale generalnie czasami z lasu wychodzi ogr. I nie wie, kim jest, nic nie pamięta. Generalnie umysłowo jest rozwinięty, potrafi mówić i tak dalej, ale generalnie nie ogarnia, skąd się tu wziął i tak dalej. Więc po prostu ludzie często po prostu, albo ludzie, albo jakieś takie goblińskie plemiona, po prostu przygarniają sobie takiego ogra i wychowują na swojego. Nie? I w zasadzie koniec. Jakby jak chcesz grać w tym kraju, no to człowiek, goblin i w bardzo rzadkich przypadkach ogr. No jest czwarta rasa. No to są, zgadłeś, to są elfy, ale elfy żyją w lesie. Tak? I generalnie są wrogo nastawione wobec ludzi. Wobec goblinów niekoniecznie, bo gobliny to są, to jest taka rasa, no gobliny sobie trochę, część mieszka gdzieś tam na skraju lasu, już w lesie, część właśnie pracuje u ludzi, bo uważa, że to lepszy biznes, ale generalnie krzywdy, nazwijmy to, lasowi nie robią. Tak? Natomiast ludzie to oczywiście, o, dużo drzew, no to rąbiemy, nie? No to nazwijmy to, że elfom nie do końca to pasuje, chociaż sprawa też jest tam trochę bardziej skomplikowana. No więc masz elfy, które są generalnie wrogo nastawione do ludzi, nie? I to tyle. I to w zasadzie tyle. To mówiłem, że jest piąta rasa, mianowicie w górach na obrzeżach jest jedna krasnoludzka twierdza. Tylko że krasnoludy to są tacy. W zasadzie z nikim nie rozmawiają, tylko co najwyżej załatwisz z nimi interesy, ale w ogóle oni się nie są przyjemni, tacy są bardzo szorstcy w obyciu. Nie chcą gadać o sobie nic, także o tej rasie w zasadzie niewiele wiadomo. I jest generalnie w podręczniku głównym nie jest jako grywalna rasa. Czyli tak, grywalne rasy są cztery, tak? Człowiek, goblin, ogr i elf. Kminia. No spoko. W sumie nie ukrywam, że się spodziewałem tych krasnoludów. Jakby ciężko było się nie spodziewać. Ale fajnie, no, że nie są jakąś najpopularniejszą rasą, tylko że są właśnie jakąś taką bardziej uwyjątkowioną. Elfy, no w sumie to nie jest nic wyjątkowego, że bronią lasu, im się to nie podoba, to jest klasyczne. Ale podoba mi się ta antagonizacja i to, że teoretycznie elfy są bardziej antagonizowane wobec ludzi niż na przykład gobliny. I że te gobliny gdzieś tam sobie żyją pośrodku tego wszystkiego. W ogóle już bym pomysł po prostu na jakąś kampanię, w której się gra właśnie drużyną goblinów, które próbują robić interesy i z krasnoludami, i z elfami, i z ludźmi. I tam jakoś między tym wszystkim lawirować. Mm-hmm. I jeszcze w ogóle, żeby w drużynie był jeden ogr, który jest wychowany na swojaka i taki większy, a gobliny mniejsze. To już się sama fabuła pisze, nie? No dokładnie, nie? Zresztą, no powiedzmy tak. Jako pierwszą kampanię w Symbarum, no nie zagrasz wszystkiego. No tak. Bo to, co moim zdaniem uniwersum robi bardzo dobrze, to jest ten właśnie sens eksploracji. Tak, że ja poznaję i to społeczeństwo, które tu się buduje w tym Królestwie Ambrii, bo to jest młode społeczeństwo, i poznaję, co jest w tym lesie, jak te elfy żyją, ich kultura, tak? O co chodzi z tymi krasnoludami, poznaję, o co chodzi z tym imperium, które upadło. Ja jako gracz, tak? Ja na początku nic nie wiem. I coraz poznaję, coraz to nowe fakty. I teraz to, co ja jako mistrz gry zrobiłem, no to moi gracze zacząłem z czwórką graczy, dwójka ludzi, dwójka elfów. No i w miarę jak oni poznali, odkrywali różne rzeczy, dołączyłem kolejnego gracza, który był krasnoludem, bo oni już, że tak powiem, na tyle ogarnęli to uniwersum, że jakby to zaczęło mieć sens. Ale gdyby od razu krasnolud był w drużynie, to byłoby to trochę dziwne, bo to jakby po prostu gracze musieli odkryć, musieli się dowiedzieć czegoś o uniwersum. Tu zapytam, dobra, bo też tak trochę czas nas nagli i dlatego jeszcze na koniec, czy mówisz,
czyli tam jest do odkrycia, to jest jeden wielki ogarnięty metaplot, tak? Który jest zapisany w książce i że go powoli dawkuje się graczom, no nie? Tak? Tak to dobrze zrozumiałem? Nie do końca, to znaczy faktycznie coś jest, ale to jest napisane w tak bardzo mętny sposób, że możesz w to wsadzić co tylko chcesz. Aha, czyli to zależy od interpretacji. Więc w tej chwili w kampanii, którą prowadzę, ja wymyśliłem sobie zupełnie ten metaplot. Mhm, jasne. Kminie, jak najbardziej rozumiem. Szczerze, ja wiem, że widzowie będą mieli takie, o, oczywiście, że to musiało paść, ale no, kojarzy mi się to troszeczkę za gonią, bo też zrobiłem podobnie. W sensie też tam były ogólne fakty, a ja sobie to już zinterpretowałem po swojemu. Chyba to jest w ogóle najlepszy sposób, jaki można zrobić w ogóle fabułę RPG-u, przynajmniej w moim odczuciu, w moim guście. Bardzo mi się to podoba. I czyli mówisz, jeszcze tutaj się dopytam, bo mówiłeś właśnie, że klas nie ma, ale czyli, bo mówisz, że dorzuciłeś krasnoluda. Krasnoluda czy tam elfa, to czy rasa ma jakikolwiek wpływ czy są na umiejętności, czy to po prostu jest jakiś konkretny fit od rasy? To jest fit od rasy. Znaczy, po prostu nie modyfikuje tego, co dokupisz sobie później w żaden sposób. Mhm. Nie ogranicza, tylko po prostu dostajesz dodatkowy fit i dostajesz pewną słabość. Ale w porównaniu do tego, ile sobie nakupisz w czasie gry, no to jest pewna marginalna rzecz. Bardziej tu się liczy taki smak fabularny. Rozumiem. Nie, no to powiem zdrowo to brzmi. Ejku. A dopiero co ci narzekałem, jeszcze w ogóle tutaj powiem widzom, zanim zaczęliśmy nagrywać, to właśnie narzekałem, że o, tu mam to do recenzji, to ogarnij, to przeczytaj. No i po takiej rozmowie co będzie, no i kolejny podręcznik będzie, no cholera. dobra, słuchaj, jest 51 minuta. Ja myślę, że możemy powoli ku końcowi jeszcze, chyba że coś jeszcze jest takiego ważniejszego o Symbarum do powiedzenia. No, ja myślę, że główne rzeczy powiedziałem, no jak ktoś jest zainteresowany, to myślę, że sam sobie odkryje jeszcze pewne smaczki, które tam się kryją, bo jest ich sporo. Jak najbardziej. Jestem w stanie w to uwierzyć już po tym, co usłyszałem. Mówię, mnie kupiłeś. Zobaczymy, czy widzom też się to spodoba. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli jesteście zainteresowani tym systemem, to jak najbardziej dawajcie pytania w komentarzach. Być może uda mi się Arka tutaj namówić, żeby też zerknął, być może odpowiedział. A jeśli nie, to sam... To nie tylko pytania, to ja mam ofertę dla twoich widzów. O. Mianowicie, ja tą kampanię będę spisywał. Którą obecnie prowadzę. Ale zanim ją spiszę, to chciałbym ją poprowadzić drugi raz osobom, których nie znam. Więc jeśli wśród twoich widzów znaleźliby się chętni do zagrania takiej kampanii, czy na żywo, czy przez Discorda, to niech śmiało daję ją znać, może coś się uda kombinować. Super, no to mega, ja się bardzo cieszę, w ogóle miło, że taka oferta tutaj padła. I mam nadzieję, że ktoś się też znajdzie. Tymczasem będziemy w takim razie kończyć. Ja ci serdecznie, Arku, dziękuję, bo naprawdę miło mi się słuchało. Mam nadzieję, że nie byłem zbyt upierdliwy z pytaniami. Nie, w porządku. I naprawdę... Ja też się cieszę, że mogłem opowiedzieć o tym systemie, bo naprawdę uważam, że to jest bardzo wartościowe i polecam każdemu, żeby chociaż spróbował. Prawdopodobnie nie będzie to system dla wszystkich, ale spróbujcie, bo warto. Jakby mówię, tak jak mówiłem, mnie to bardzo kupuje, zwłaszcza ten system fitów, chociaż sama fabuła też brzmi dobrze. Tymczasem właśnie, no to będziemy się powoli żegnać. Ja byłem Sil, to było Polskie RPGowania, ze mną był nasz gość odcinka Arek Ciesielski, który opowiadał wam o Symbarum. I jeżeli jesteście bardziej zainteresowani właśnie, to możecie sobie nawet sprawić kampanię z tego, co słyszę, więc no cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia.